Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście Wiedźmin 3, co nie Dziki Gon. Wiecie co moi drodzy? Postanowiłem sobie, że zrobimy tę misję skrzykni Sukrusa i jego chłopaków, tak? Dobra, tylko gdzie oni są? O, jak zwykle musi mi to mulić. Ale dobra, czekajcie, gdzie oni są w ogóle? Hattori? Witaj, Hattori. Witaj, Geralt. Czy ja muszę z nim porozmawiać? Oj, nie Bywaj. To. Nie to! Nie to. Witaj, Hattori. Witaj, Geralt. Jeśli chodzi o ten magazyn. No jak? Zmieniłeś zdanie? O właśnie. Przypomnij mi. Z pomocą Sukrusa zdobyć składniki rzemieślników. Aha. No dobra. Okej. Pracuję na. Powodzenia, Geralt. Bywaj. Bywaj, Geralt. Dobra, tylko gdzie on jest, ten Sukrus? A, dobra, mam już. No kurde, co jest? O właśnie, o to mi chodziło. Cześć, Geralt. Jak tam? Hattori. Fajnie, bo za... W skrócie chodzi o to, żeby pożyczyć kilka skrzyń z magazynu Ernsta van Horna. Poznamy je po zapachu amoniaku. Okej. Dobrze, kiedy? No jak kiedy? Po zmroku. Dobra, nie ma problemu. Okej. Zrobimy sobie to zadanko i wiecie co moi drodzy sobie zrobiłem? Znaczy zrobiłem. Jeszcze nic nie zrobiłem. W tym odcinku, co nie, w tym materiale. Ale tak, powiadam wam, że będę tylko nagrywał, ale dobra, mniejsza o to, co nie, zrobię tylko zadania główne, fabularne, a dlaczegoż? Dlatego, że trwa już, chyba to będzie z 80 odcinek, tak myślę, że to chyba będzie 80 odcinek, albo coś koło tego, co nie, czy 79, ale chyba 80, nie jestem pewny w tej chwili. Powiem wam tak, 200 odcinków nie chcę zrobić, ale cholera, przecież to się nie nagra teraz. Dobra, chcę, żeby to szybko zakończyć tę serię, co nie, gówno. I co jeszcze? I chyba tylko tyle, powiem wam, na takie informacje. Oczywiście będę nagrywał na zapas, co nie, te materiały. Tak jak pisałem na Facebooku właśnie jakieś... Nie wiem, będzie może... Od nagrywanego odcinka dzisiaj mamy 20 marzec, oczywiście w tej chwili. Ja chyba pisałem jakoś na początku... Na początku chyba... A, okej. Okay. B? Nie, N. Po zmierzchu, to jest... O tak, 21. No zaraz zobaczymy. Tak jak pisałem na Facebooku, że chcę ukończyć jak najszybciej właśnie widzów. Zobaczymy jeszcze jak to będzie. Czy muszę teraz iść? Nie wiem. Tak, jest. Dobra, wszystko już wiemy. Jest tylko jeden strażnik, ten przed wejściem. Zajmę się nim. Tak też pomyślałem. Ja mam kiepski węch, więc nie odróżnię tych skrzyni od siebie. Oni dobra. Będą te co trzeba, a my skombinujemy w tym czasie jakiś wózek. Wózek, dobra. Dobra. Kiedy będę już gotowy? Jak wyjdziesz z magazynu, wtedy ruszymy. Okej. No dobra, jak zwykle musi mi mulić, ale cóż, to normalka jest, to nie na moim sprzęcie. Dobre i to. 20 FPS-ów, no ale nie do końca. Bo jakbym na przykład grał na rozdzielczości, zaraz wam pokażę. Ustawienia wideo. Konfiguraj. Nie, to nie jest to. A czekajcie, tu coś mamy jeszcze. Grafika. Właśnie, tutaj. A, bo ja tu ustawiłem. A, już wiem czemu tak jest. Dobra. Teraz może będzie dobrze. Też nie. Dobra, mniejsza o to.
To ty? Poznaję cię! Panie Krasnolud, to ten oszust i złodziej! Tam hendożenie. Ja go znam! To Wiedźmin? A tak, teraz wszystko ja... Z trolem się na łby pozamieniałeś? Kumpel Jarpena Zigrila jest moim kumplem! Zmykaj stąd, pókim dobry! Już! No! Zmykaj! Kurde... Stary Mary, hokus pokus. Twoja stara to twój stary. Pamiętam, jak to kurde ten taki murzynek powiedział, taki chłopczyk. Chyba... To była jakaś bajka dla dzieci, co nie? I... To było właśnie na YouTubie, co nie? Taki murzynek, hokus pokus, czary mary, twoja sera to twój stary. Beka była z niego, powiem wam, kurde. Ejaj. Interes, czego szukam. Droga wolna. Ha, oślepiłem go. Znaczy nie oślepiłem, tylko chyba dałem mu Irpen. Co ja pieprzę? Jaki Irpen? Irden. Dobrze mówię? Nie, magisza pułapka. Oto! Axi, sorry, Axi. Tak jest, tak było. Tak było, moi drodzy. Jak zamknięte, otwarte ma być. Gdzie te składniki? Jak ja powiem wam, dawno nie używałem tego czegoś. Tu coś mamy. Faktycznie śmierdzi amoniakiem. No dobra. Mam nadzieję, że się wyrobimy jakoś z tym. Z tą misją chociaż. Chyba to. Ta, to jest ta. O. I tu coś mamy. No nie lagu. Jest. Teraz tylko sygnał. Zawaliście, dobra i fajnie, mam nadzieję, że będzie koniec misji już. Ta i jak coś, to oczywiście robimy kolejno i to będzie główna już. Pójdziemy już do Kermoren, bo ja pamiętam dwa odcinki temu jeszcze, jak pojawił się ten odcinek w grudniu w tamtym roku. Ty, Geralt, to jest ten grojek z Rauchatori. Sukrus, co ty tu? Z tym czarownikiem? Hattori was nasłał, co? Zasrany nieludź pożałuje! Ręce precz od mojego szwagra, świński ryju! Tylko ja go mogę prać, zrozumiano? Fagier, dawaj napierdalaj z nami Nordlingów hendożonych! Dalej, Geralt, na nich! Do piachu z nimi! Dawaj ich, Sukrus! O kurwa! Zjebałem chyba. Dziurczak! Dobra, mogę wczytać grę? Wczytuj się! Nie, nie zapis, nie zapisuj, nie. Cholercia. Czekajcie, dobra, która godzina? Dobra, mam. Dobra, jest, udało się jakoś. Nowy zapis był 2 minuty tam jakoś. Dobra. O właśnie, o to chodzi. I właśnie będziemy musieli jakiegoś strażnika chyba wziąć o to coś i pójść do Kermoren. I coś tam będzie, tylko nie wiem tam już co. I ja to właśnie w tym odcinku wypełnię to coś. I tak myślę sobie, będę zadania główne tylko, wiecie, będę robił i nagrywał. Sygnał. Dobra, jest. Ale właśnie, czekajcie, zrobimy dwie opcje. Kurde, co ty, Geralt, robisz? No, kurde, no. Dobra. Właśnie, zrobię coś takiego, chwila. Ty, Geralt! Hattori was nasłał, co? Zasrany nieludź! Ręce precz od... Fagier! Czekaj. Powoli, Sukrus, pogadajmy. Szwagra muszę ratować! Na nich! Aha. Wypierniczaj! Nie to! Ha, najlepszy! Mocny jest! A ty suczko jedna. Dobry jest, jak na 24 poziom jest zajebiście ten. Pięknie, wszyscy? Zawaliście, kurde, już po... Z takim napierdalaczem można podbić Nilfgaard. Sukrus, wybacz. Kocham cię jak brata niebity, skurwysynu. Sztaba? Hehehe, szwagier. I po co nam to wszystko było? Po co nam to było? Który mnie uderzył.
Nie chcę psuć tej scenki rodzajowej. Ale co zrobimy z Van Hornem? A wywieziemy go na Skellige, zanim obsztop... Cóż nie, przy okazji też den... Chyba wywieźli go. Aha, porozmawiaj z Hatorim o obiecanym mieczu. O, proszę. Dobra, lecimy, pogadajmy z nim. Oj. Pogadamy z nim i ten. Pójdziemy już do Kermoren w tym odcinku. Bo ja pamiętam, chyba byłem w tam... Jak pamiętacie, dwa odcinki temu, które pojawiły się... Znaczy, jeden pojawił się... w tym roku dopiero. A poprzedni jeszcze ten... pojawił się w grudniu, 20 grudnia chyba podajże. Ale w tej chwili nie pamiętam już. Uzyskałeś dostęp do usług arcymistrza miecznictwa. O, proszę. Och, jak pięknie. Dobra, fajnie, powiem wam. Ale ja nie wiem, czy ja się będę w to bawił. Na razie idziemy do Hattoriego. Witaj, jej pcharze. Geralt, jesteś... Jestem. Cieszę się. Nawet nie wiesz, jak ja się cieszę. Teraz już nie potrzebuję sukrusa i mogę poświęcić... Oj. O właśnie, co mogę mu wykonać? Mu do wykonania. Słabe jak nie wiem co. Trzonek, tak, trzonkiem będę napierniczo. Gdzież? Nie, dobra, nie ma to nie ma. O właśnie. Możesz już teraz wypuść dla mnie. Oczywiście, w końcu taka była. Wróć do Hattoriego, gdy skończy kuć miecz. Dobra, na razie idziemy. Aha, kurde. I znowu nie zrobię tego. Ale czekajcie, przecież ta misja jest poboczna. Mi się wydaje, że ona nie spartolę jej, tak krótko mówiąc. Cztery tylko. Nie wykonałem niepotrzebnie. Ale tu już do tego nie wracam. Dobra. Tylko to mi zostało. Kurde, nie wiem właśnie. Ja tak mówiłem kiedyś, że zrobię wszystko, co nie, a teraz jakoś tak powiem wam, jak to się mówi, rezygnuję z tego, co nie. No nie wiem, powiem wam, kurde, nie chcę, żeby było odcinków, nie wiem, z 200 ileś, wolę, żeby było jak najmniej, co nie, z tego Wiedźmina. I tak powiem wam do tej pory, aktualnie co teraz nagrywam, bardzo fajnie grało mi się w tą grę. Ale cóż, na razie... Aha, wróć. Czekajcie, chciałem to zrobić. Aj. Właśnie, oto. 1500, czekajcie, drogowskaz jakiś. Gdzie jest bliziutko? Drogowskaz. Drogowskaz jest do bramy portowej. Ja muszę iść aż chyba do... Oj, nie to. Aż tutaj. O cholercie, daleko, powiem wam. Dobra, idziemy, bo ja jestem gdzie aktualnie? Aha, tu. Dobra, idziemy do bramy portowej. O tak zrobimy, czekajcie. O tak może. Dobra, lecimy tam. Okej. I pójdziemy już do tego sierżanta, żeby zabrać Umę. I do Kermoren już pójdziemy, co nie? A potem miecz wrócimy kiedy indziej sobie. Jak będę miał mniej misji. Co nie? To będzie może dobry pomysł. A, czekajcie, kurde. Oj, nie to. O, właśnie. Dobra, mamy drogowskaz. Fajnie, pięknie. Szybka podróż i lecimy oczywiście do... Gdzie lecimy? Kurde, i znowu nie to, co trzeba, wcisnąłem. Kurde, muszę się jakoś przyzwyczaić. Dobra, tutaj, do kasztelu w Wrońce. Bo ja pamiętam jeszcze do tej pory, jak chyba... Ja pamiętam, nagrywałem ten moment, co... To Umę miałem. Ale ja już w tej chwili, kurczę, powiem wam, nie pamiętam. No normalnie nie pamiętam już, szczerze mówiąc. I tu chyba coś się działo wtedy, ale ja już nie pamiętam, powiem wam, szczerze mówiąc. Dobra, lecimy. Dobra, lecimy.
No coś ty, ja myślałem, że kurde jest... nie wiem... Widno. Dobra, lecimy, lecimy z tym koksem. Dobra, idziemy sobie, posłuchamy muzyki po drodze. Ale muzyka to jest epicka, powiem wam, w tych... w tej grze. Nie, powiem wam tak, nie, serio, serio, ja nie żartuję, z tymi misjami głównymi, pobocznymi, powiem wam, może trochę doświadczenia dostaję, ale mało, mało, a wolę główne porobić, szybciej grę skończę, co nie, i tak w cholerę zajmuje ponad 30 ileś giga nawet, jeszcze z tymi patchami, co nie, bo mam w tej chwili jeden, w tej chwili nie piszę, 1.20 chyba 3, 4, pamiętam, że w tamtym roku... W tamtym roku, no, kalendarzowym też miałem ten sam. Przychodzę. Musisz poprosić baro. Nie będę o nic prosić. Ale to byłby błąd. Myślisz, że się... Powinieneś. Dobra. Pięknie, dziękuję. Okej. Okay. Powiedz o sobie. Pilnujący sani, że zabiera szumę. Aha, okej. Dobra, lecimy, lecimy. Osobie, której pilnuje stajnia. Stajnie są tam. Dobra, mam. Bardzo pięknie. Aha, tutaj. Zabieram Żyda. Nie ma taki... Sierżant Ardal. A przywieziecie go... Nie. Otwieraj drzwi. Dobra. Okej, już. Jak to fajnie wygląda, kurde. Szczerze mówiąc... Cześć, mamy. A, zostaw mnie, Dżydalu. Cześć, Uma. To jest płotka. A ja jestem Uma. Zawiezie nas do Kermory. Chodź. Chodź, jamuś. No chodź. Chodź, krasnoludku. Tego to ja powiem nie oglądałem. Chyba, ale nie, mogę się mylić w tej chwili, ale chyba... Chyba... A nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra. Jesteśmy w Kermoren już. Znaczy blisko chyba, ale... Wow! Zdaje się, że mamy gości. Niedobrze. Co? Koniec? Oj fu, w Kermoren jesteśmy już? Kurde, mogłem nie... Aj, mogłem ten... Nie pomijać tego, dobra. Wyzima. Czego w zimie jesteśmy? Trzecia armia weźmie Banglen od zachodu. No to ten frajer. Spizgany. Wywiad donosi, że załoga... Oj, idź ta, kurde, z dwóch skurczy synów. Nie będę inaczej już mówił. Obędzie się bez strat w ludziach. I szybciej. Wydaj stosowne rozkazy. A potem wypływaj. Niezwłocznie. Wasza cesarska mość, Yennefer. Ojeju. Nie ściągnąłem cię tu, żeby wymieniać grzeczności. Złóż meldunek. No ty skurw... Jak wasza wysokość sobie życzy. Ten człowiek jest kluczem do odnalezienia Ciri. Mama.
Daję ci 3 świeże tropy. Oferuję pomoc wywiadu i nadwornej czarodziejki. A ty zamiast córki przywozisz mi jakąś pokrakę? Lepiej dla ciebie, żeby to nie był koniec raportu. Słuchaj, szukam igły w stogu siana i to igły, która w dowolnym momencie potrafi się... To trudne, tak, zdaję sobie sprawę. I co z tego? Zaraz sobie sam będę już szukał jej, wiesz? Rządzę ziomuś, państwem, jakie widzisz. Co mnie to obchodzi? Prowadzę wojnę z północą. O jedź tak, taka prawda jest, ziomuś. No nie, Więc nie żal się, że coś jest trudne, bo nie robi to na mnie wrażenia. Ta pokraka może być twoją córką. Ciało Umy jest wytworem klątwy i kogoś w sobie skrywa. Umiesz odczynić to zaklęcie? Cóż, zrobiłam już szeroką kwerendę. Ale musiałabym znać formułę, której użyto, a to... Bafeil Elaine Kedmil Folii. Gledyv Dorn Eptenaid. Bundro Itne Iahus. Wiem od Jaskra. Ciri z nim o tym rozmawiała. Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Yennefer, ponawiam pytanie. Tak. Chyba. Ale muszę... Szczegóły mnie nie interesują. Geralt, wiele nie zdziałałeś. Ale i tak więcej niż nieudacznicy z mojego wywiadu. Oto... Zabiłbym cię, kurde! Sroko ty jedna. Bo inaczej już nie będę mówił. Niech tak będzie. Niech tak będzie. I tak dużo mi dał, kurde. Audiencję uważam za skończoną. Żegnam. To jest kurde kawał skór. Nie będę już kończył kogo. Bo taka prawda jest. No dobrze. To jak możemy odczynić klątwę Umy? Musimy zabrać go do Kaer Morhen. A i Geralt. Wybacz, ale nie dam rady cię przenieść z Umą i płotką, więc... Nie ma sprawy, pojadę konno. Nigdy nie robiłem teleportów. Nie grzyb kurde w palcu i nie wąchaj tego. Proszę. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. Racja. Jadę. Jadę. Yennefer. Dobra. Uma. Numa jej. Dobra. Jesteśmy w Kaer Morhen. Fajnie. Kaer Morhen. Fajnie. Dobra. Tydzień później, Kaer Morhen. Jezu, jak to wygląda, japie. Cholera, ja... Widłogony pod samym zamkiem? Chłopaki sobie odpuścili. O, już zamek. Fajnie. No i zawalista robota. Mama. Kogo wiatr niesie? Długo cię tu nie było. Za długo. Ja pierdzielę. Jak podróż? Poza tym, że przeleciał mi nad głową widłogon? No spokojnie. Tylko pasażer się wiercił. Mama. No właśnie. Niech on się przyjrze. Liczne deformacje oczy, uszy, nozdrza. Zajęcza warga. A czy...
A już, spokojnie. Cholera, Yennefer miała rację. Piękny to on nie jest. Yen już jest? Jest, a jakże. Oho, pokłóciliście się. Geralt, ja rozumiem, że to kobieta, no jak to się teraz mówi, wyemancypowana. Ale czy maniery jej nie obowiązują? Teleportowała się i żadnego witajcie, tylko od razu będziemy odczyniać klątwę. Trzeba zrobić to i to. Eskel, Lambert, ruch! A potem poszła do komnaty gościnnej i wywaliła łóżko na dziedziniec. Gdzie są wszyscy? No, o właśnie. Gdzie są wszyscy? Eskel poluje na widłogony. I tak trzeba je wytępić, nim się namnożą. A że Yennefer chce z nich destylować jakieś składniki, jak to mówią, dwie pieczenie na jednym ogniu. Lambert jest jeszcze w zamku. Zbiera się z góry, żeby napełnić filakterium energią żywiołów. A Yen? Rozkłada megaskop. Chciała mnie zagonić do pomocy. Miałem biegać z jakimś pikającym ustrojstwem, szukać czegoś. Ale zastanawiam się na takie głupoty. Pójdę się z nią przywitać. Dobrze. Tylko nie spodziewaj się, że ci się rzuci na szyję. Dobra, okej. Okay. Jakoś mi gra lepiej chodzi, czy mi się wydaje. No. Możemy porozmawiać. Szukam Ciri. Jak mogę... Myślisz, że też... Dobra. Bywaj. Okej, co mam zrobić? Czekajcie, wiecie co? Którą mamy godzinę? Aha, dobra. Dobra, pójdziemy... Wiecie co, może to zrobimy najpierw sobie? O właśnie, zadania główne. Dobra, to zrobimy sobie. No powiem wam, że w ogóle w tej chwili ten Kermoren fajnie wygląda, jak na takie małe miejsce. Na przykład tu jest zamek, co nie? Też można tak powiedzieć, taki zniszczony. Ale nie, do końca nie jest zniszczony, co nie? Są tu jakieś takie... Na przykład, nie wiem... Ruiny, ale nie aż takie duże. Czekajcie, tędy muszę iść, tak? Dobra, mam. Dobra, mamy już. Trochę daleko, powiem wam, ona jest. O kurde, powiem wam, że ja tu nie byłem na początku gry. Nie wiem, czy to się nagrało, ale mówiłem, że tu nie byłem wyjątkowo jeszcze w tym miejscu. Okej. Co my tu mamy? Ja tu nie byłem. Chyba. Ja tu byłem, czy nie byłem? Cholera jasna, ja już nie pamiętam, powiem wam. Chyba nie. Kogoś mamy tutaj, ale kogo to ja nie wiem. Ale dobra, jesteśmy już praktycznie koło niej. Gdzie ona jest? Ona na górze jest? Aha, przy tych drzwiach jest, znaczy za drzwiami. Tak właśnie miałem powiedzieć, a nie... Okej, jesteśmy już praktycznie na miejscu. Ona jest na górze jeszcze. Tak czy nie? Tak jest. Dobra, mamy już ją. Bardzo pięknie. Elegancja Francja. Dobra, ale powiem... Wow! Co ty... Co to spier... Dalasz. Co ty to spier... Cholerny kryształ. Kurde. Postanowiłaś nas wysadzić? Geralt, przepraszam. Co ci gryzie? Niech pomyślę. To był już trzeci kryształ, który pękł. Minął już tydzień, a Lambert wciąż zbiera się, żeby załatwić to. No, krótko mówiąc, opierdalają się, co nie? Moim oknem i zaczyna walić młotkiem razem z jak to się mówi. A SK
Eskel zamiast polować na widłogona pojechał chyba po Polaku. Co nie w Polsce. Cóż, chyba mają do ciebie trochę. Niby czemu? Ponieważ nie chcesz z... Wszystko wytłumaczę. Co mam zrobić? No dobrze, to co mam zrobić? Przede wszystkim pomóż Eskelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy widłogona, drugi naładować filaktyny. No i co jeszcze? I efektów jakoś nie widać. Pogadam z nimi. Coś jeszcze? Tak. Jak widziałeś, mój megaskop szwankuje. Gdzieś niedaleko musi być źródło energii, które zakłóca pracę kryształu. Dobra, jak mam się za to zabrać? No dobra, jak mam znaleźć to źródło? Za pomocą tego potestyzatora. No co to jest? Wow. Żeś cię schował za... z tyłu? Potestyzatora? Brzmi skomplikowanie. Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej pisze... A, to jest coś takiego jak ten. Się szuka skarbów. Poszukiwacze skarbów. Bez takich żartów. Bardzo proszę. No, leć już. Leć, leć, leć. Przez siebie leć. Znaczy przed siebie leć. A, jeszcze. I jeszcze tak. Raz. Dziękuję, Geralt. Za co? A, wiem już. Za pomoc. W znalezieniu Umba Mama. A czekajcie. Masz nowy... Masz nowy przedmiot, dobra. Co ty robisz, Yennefer? Dobra, czekajcie, co w ogóle mamy tu do zrobienia? Aha, to ja muszę to zrobić, dobra. A gdzie mam iść w ogóle z tym? Nie wiem. 50 metrów na niej, na dole, tak? Czy gdzie to jest? O właśnie, czekajcie. Otwieraj drzwi, no. Kurde, nie chcę tam wejść, proszę. Dobra, idziemy na dół już. Zrobimy sobie to, a w kolejnym odcinku może jeszcze jak zdążymy, znaczy w tym chyba odcinku już nie zdążymy tego zrobić, odkryć co zakłóca właśnie pracę megaskopu. Nie zrobimy tego, niestety. Znaczy, zrobimy może jeszcze troszeczkę chociaż. Ale nie do końca. Co nie? No, Strix. Tak? W czym? Widziałeś... kilka. Pamiętasz pierwszą? Niewiele już. Dobra. Dobra. Na razie. No tu jest Lambert. Lambert, Lambert, ty. No nie będę już kończył. A co ty tam szukasz? Cześć, Lambertini. Co tam? Nie. Raczej na mój wyjazd. Nie słyszałeś? Pani czarodziejka zażyczyła. Nie wyglądasz na zachwyconego. Bo nie jestem. Dobrze wiesz, że wycieczka do kręgu. No nie, pójdę z tobą. No. Nie, na razie nie, na razie nie. To jeszcze. Zaczekaj chwilę, jak wolisz. Dobra, czekajcie, co w ogóle tu... Tu coś jest. Czekajcie, na razie tego nie robimy. Zakłócenia właśnie. Wezemir powiedział... No tak, ale to mi pokazuje tutaj, cholera. Szczerze? Powiem wam szczerze, że to jest jakieś takie porąbane trochę. No co ja muszę tu zrobić? Nic. Może tu coś muszę zrobić? Cholera wie. Pokazuje mi tutaj, a nie wiadomo gdzie mam iść w ogóle z tym. Może tu coś? A może muszę na górę wbić? Ale też nie. A czekajcie, spróbujemy sobie na górę wbić. Czy to są tu jakieś schody? A nie, tu tylko są jakieś drzwi. No otwieraj rzecz, a nie mogę. Szkoda.
Aha. Kurde, co ja muszę to zrobić? Odkryć co zakłóca pracę. Niedaleko, no ale... Okej, okay, dobra, że... Dobrze, że niedaleko, ale... W którym miejscu? To jest właśnie... Pytanie. Bo tu nic nie ma. Aha, tu przedmioty zostały wzmocnione. No okej, dobra. Oreny przydadzą się. Aha, mam. Czekajcie, czyżbym miał... A nie, nie mam tego. Że mam na full tych rzeczy, co nie? Może tu muszę wejść? Kurde. Ale nie, tu nic nie ma. Szczerze? Nic nie ma. Nic a nic. Nic a nic. Nie ma tutaj nic. Szkoda. Dobra. Używamy. No kurde, gdzie to może być to coś? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Kurde. Trochę powiem wam, że to jest... Może tu coś muszę zrobić, czekajcie. Fiolka. Tu coś mam, czekajcie. Dziki gon. Dobra, tu też wszystko. Oj nie. Tu też nic nie ma. Nic a nic nie ma tutaj, powiem wam. A czekajcie, a te drzwi? Czy ja tu byłem już? O właśnie, może to tutaj. Ale też nie, tutaj nic a nic nie ma. Niestety tu nic a nic nie ma. A czekajcie, tutaj może coś mamy. Nie, tu zamknięte jest. Kurde, nie wiem. No nie, bo tu był ten Wezemir, pamiętam wtedy. Jeszcze, to nie. A czekajcie, tam chyba coś jeszcze na górze jest, to nie? Czy mi się wydawało? Tak jest. Może kogo posługując się... A! Cholera jasna, nie wczytałem. Ja pierdzielę, no co za... Ale ze mnie, ja nie mogę, typ. Jezu, nie wczytałem. Po testyzatorę muszę uzyskać. Ja pierdzielę, no. Ajajaj, nie doczytałem do końca. Moja wina, mój błąd. Ale dobra, już. Tędy. Dobra, mylam się już. Dobra, gdzie to coś jest? Tutaj. Mam. To jest to? Nie, to nie jest to. To. Maska wilka. Gdzie to jest? Czy muszę to zużyć? Nie. Nie mam już to, tylko jak ja... czekajcie. Nie, medytacja nie. Mam tutaj, to będzie... O właśnie. Muszę być już blisko. O to chodzi. O. Ciepło, gorąco. Aha, tylko co ja muszę to zrobić? Oto jest pytanie.
straciłem sygnał. Tutaj nic nie czuć. A? Chyba coś mam. Sygnał robi się mocniejszy. No tak, ale... Ale co? Tutaj nic nie ma. Kurde, no... Ale dziwne to jest. To jest to może? Nie mogę z tobą rozmawiać? Szkoda. Tutaj coś pokazuje mi. No kurde. Sygnał robi się mocniejszy. No tak, ale... Gdzie, co, gdzie jest to coś? Tutaj może gdzieś. Muszę być już blisko. No tak, ale co ja muszę tu zrobić? To jest właśnie pytanie. Jestem tutaj, ale... Co zrobić? Ha. Bo tu jest tutaj na pewno. Szczerze mówiąc, nie wiem. Wiecie co, moi drodzy? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co ja muszę tu zrobić. Dokończymy w kolejnym odcinku, co nie? I cóż. Cześć.